Saska Kępa od rana. Zeszły, poszły na mostku, były pokaślały. Były takie, były. Proszę Państwa, niedziela, 24. Saska Kępa, nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Extra, wszędzie. No tu jest parafia Saskiej Kępy. Tu jest szkoła. Ulica Saska, proszę Państwa. Kaszlą, rumczą, breszą, kopcą. Kto? No, na pewno nie świadkowie Jehowy. Kto? Kto jeszcze? Na pewno nie mormoni. Kto? Na pewno nie ewangelicy. Na pewno nie prawosławni. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Extra, Trasa Łazienkowska. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Extra, ulica Saska. Tego mostku to wcześniej nie było, proszę Państwa, nie było tego mostku. Tak tutaj opowiadał Janek Maciej Witek. Kaszlą, system moferowy, kaszle. Już Litka zrozumiała ten błąd wielkiego łba tej Ewy Grecji, która się wcale nie nazywa Ewa Grecja, tylko inaczej. No ale to wiecie Państwo, jeżeli ktoś kątem u nas mieszka i chce mieć zasiłek, no to nie może być Ewa Grecja, tylko musi być imię i nazwisko. Tylko musi być imię i nazwisko. A baba myślała, że z Ameryki, wiesz, przyleciała, mąż Hindusem, dwie córki studiują, jedna już ma zaawansowane studia, druga na studia się wybiera w Ameryce, a to tam trzeba za wszystko płacić, bo tutaj to wiecie Państwo, za darmo. A Litka mówi tak, słuchaj, kiedyś to musieliśmy opłacać, tak, pierwszy rok czy dwa lata trzeba było potem odrobić, odpracować, a no właśnie. Także Polska pusta, Warszawa, Saska Kępa pusta, na krakowskim przedmieściu tłumy papieskie mówią, że stara wiara, stara Polska, stara Europa, stare wszystko. Ameryka nie ma 300 lat, a tutaj groby co mają więcej niż 1000 lat, na przykład na Grochowskiej 365, parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Esperanto język, bo tutaj jest na ulicy Esperanto 111 jeździ. Wcale nie był wymyślony tutaj w Polsce, w Warszawie, tylko w Anglii, Ameryce, Białystok, Ludwik, Zamenhof. Nawet uczyłam się w liceum trzecim, tam w Białymstoku, proszę Państwa, Ludwika Zamenhofa. Czy to zaraz ulica była? Ulica była, tak. A imieniem to ja już nie pamiętam, o to było strasznie dawno. To znaczy, to było liceum, ale tam była nasza szkoła podstawowa, bo u nas w szkole był remont i nasza szkoła podstawowa była w trzech miejscach. W pierwszym miejscu korzennym, rodowitym, potem to trzecie liceum, a potem na Kamiennej 14 wybudowano nowiutką szkołę za 9 milionów, ale to było bardzo dawno temu, no na pewno nie 100 lat. Tak.